25-lecie Radia Maryja. Wszystko, żeby zapomnieć o tej porażce, podkreśla Piotr. My musimy się przeciwstawić nie tylko wydziwianiu, ale musimy Bracia, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Z Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swojej woli. Po to, abyśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, którzyśmy już super, przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. Oto Słowo Boże. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz Mediamarkt. Akcja Rada Kadzic. Zakupy, a my zapłacimy za ciebie jedno z twoich rad. Na przykład laptop Acer Aspire S13 z procesorem Intel Core 5 oraz Windows 10 za 3499 zł. Mediamarkt. Pan z wami. Słuchaj, z Radio 24 na Polskę. Zdrowia Państwa serdecznie.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Co nas czeka przez najbliższą godzinę? Do 16:30. Czego Duńczycy mogą nas nauczyć o rynku pracy? Na to pytanie będziemy się starali odpowiedzieć z ekspertką Sylwią Daniłowską, z ekspertką Golden Centrum. O 16:15. Jak sprawdzić, czy nasz kot czy pies przetrwał świąteczne zamieszanie? Poznajmy się, czyli między nami zwierzęcami. Polecam już teraz i zapraszam. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Szalone wybory prezydenckie w Austrii od 30 Anioł wszedł do niej i rzekł: no, można tak nazwać. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Jedno stanowisko. Ona zmieszała się na te słowa, nawet drugorzędne, i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Sondaże. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Ale wszystko wskazuje na to, a oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Z drugiej strony kandydat, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: to jest dobre pytanie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Jeszcze raz pójdą wtedy na wyborach i będę głosować częściowo wprost i przekonan, albo taki wybrany mniejszy głos, tak powiem. Oczywiście wszyscy obie kandydaci mają swoich wyborców, którzy popierają, ale przynajmniej połowę wyborców to jest bardzo ciężko do wytrzymania. Jeśli chodzi o
Hofera, niektórzy politycznie komentatorzy nazywali to jego ostatnie wystąpienie podczas debaty wyjściem ze skóry baranka i pokazaniem prawdziwej twarzy. Coś trochę jak Donald Trump, który walił prosto w oczy i się nie tłumaczył sobie z tego. Tak, tak, też to było bardzo ciekawe to obserwowanie. Była dyskusja wśród ekspertów, czy to był do końca dobra strategia, bo przez całą kampanię wyborczą właśnie był on bardzo wygodny i nie pokazywał żadnych cieków, to można było bracia w biskupstwie i w prezbiteracie. Wielce szanowny panie prezydencie, Rzeczypospolitej Polskiej. Dostojni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Drodzy siostry i bracia, w arenie Toruń i łączący się z nami przez Radio Maryja i telewizję Trwam. I teraz nie pójdę. Moi drodzy, jutro, 4 grudnia, Austriacy wybiorą. Słyszanych przez nas przed chwilą czytania, zaczerpniętych z uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zawarte są trzy fundamentalne dla chrześcijańskiej wiary prawne. Dzień dobry, panie profesorze Aleksandrze Szubała. Moim dzisiejszym gościem będzie doktor nauk ekonomicznych, wyraziła matka wszystkich żyjących, Ewa. Wąż mnie zwiódł. Pani doktor, zjadłam. Jest co prawda o człowieku, który uwierzył w kłamstwo szatana, a wzgardził prawdą o stwórcy, powołującego do istnienia wszystko, a zwłaszcza człowieka, ze swojej bezmiernej i niczym nieograniczonej miłości. Człowiek ten zapragnął być jak Bóg, coś takiego, co a okazało się, że jednak świat się nie że ogarnęła go paraliżująca trwoga i beznadziejna chęć ukrycia się przed wzrokiem wszechmogącego. 25 lat. Drugą fundamentalną prawdę wyraziła w Nazarecie dziewica, której było na imię Maryja. Dla która tata, powiedziała, choinka i też oto ja służebnica pańska, żeby się stanie według słowa Twego. Natomiast z drugiej strony jest to prawda o człowieku, który doskonale wie, jakie jest jego miejsce wobec Boga i co z tego dla niego wynika. Czyli w miarę możliwości postarajmy się mianowicie nieustanna gotowość, aby wiernie wypowiadać swoje wobec niego niech mi się stanie. Natomiast trzecią prawdą jest prawda o samym Bogu i jego nieskończonym miłosierdziu. Nie pozostawił on bowiem upadłego i wewnętrznie złamanego człowieka w jego trwodze, samotności i przerażeniu. Lecz w tak zwanej protoewangelii zapowiedział walkę z szatanem, którego głowa zostanie zmiażdżona przez potomstwo niewiast. Nie jeden dzień, czy góra dwie doby, dokonało się to ale ostatecznie 3-4 tygodnie. Przez śmierć a jeszcze wracając i zmartwychwstanie do Jezusa, wiemy, że Syna Bożego. Się goście, zwierząt, od chwili zesłania Ducha Świętego, główną treścią przypowiadania apostołów stało się to, co w liście do Rzymian wyraził święty Paweł. Jeżeli więc usta wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, osiągniesz zbawienie, bo serce przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami czasem fizyczną barierę, taką, nie taką, która uniemożliwia wychodzenie, tylko bardziej daje poczucie wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Takiego ukrycia się. Najbardziej pilną sprawą stało się to, aby przesłanie Ewangelii pełne i nieskażone przez jakiekolwiek kłamstwo mogło dotrzeć do ludzi. Bo jak retorycznie zapytywał święty Paweł, jakże ludzie mogli wzywać tego, w którego nie uwierzyli.
Czy mogę uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Ma prawo czuć zaniepokojenie. Takie zwierzę najlepiej będzie się czuło, jeżeli będzie mogło zdecydować, czy to jest akurat ten moment, że chce podjąć to Bożemu Słowu poprzez wierną służbę Jego pościeli stała się prawdziwym być albo nie być w przyszłości Kościoła. To jest szczególnie istotne, żeby kot mógł zwiedzić swoje rejony, terytorium, w takiej sytuacji, kiedy z Bożą łaską, boi się przejść na szczęście tą normalną ścieżką. Ja też takiego nie zabrakło. Ciągu komunikacyjnego. I to również w czasach okrutnych prześladowań Kościoła. Dlatego święty Paweł mógł z wielką, ogromną radością pytał się więc, a niekoniecznie czy może nie słyszeli? Ale tak, po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa. Czy raczej zostawianie w tych miejscach, które są kotów znane. Teraz się raczej pilnowałabym 25 lat temu ustalone. 8 grudnia 1995 roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny została zainaugurowana działalność Radia Maryja. Do słuchaczy radia dotarły wtedy słowa tych samych czy do odpoczywania, czy do kuwety, czy do jedzenia. Po walce złego ducha z człowiekiem, może się czuć który ulega jego walce. O Maryi, jako wzorze zasłuchania i rozważania Bożego Słowa. Kościół w nocy ludzie spali w łasku. Boga. I polega to nie dalej była kaplica, nadzieję, ostatecznie skała, to prawdziwie epokowe dla Kościoła katolickiego w Polsce wydarzenie, jakim było powstanie Radia Maryja, wpisuje się w to, co miało miejsce 60 lat wcześniej. Oto 12 lutego 1931 roku, gdy przypadało dziesięciolecie pontyfikatu papieża Józefa Drastego, uroczyście otwarto Radio Watykańskie. Giulielmo Marconi. Jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego osobiście zapowiedział wystąpienie obecnego w studiu radiowym Piusa XI. Marconi mówił: oto po raz pierwszy w historii głos papieża można będzie usłyszeć jednocześnie we wszystkich częściach świata. Nie do zauważenia. Zaraz potem Pius XI, odwołując się do słów proroka Izajasza i do księgi powtórzonego prawa, najpierw po łacinie, a następnie po włosku, zwrócił się z podniosłym apelem. Natomiast wy słuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Z jednej strony albo zwracamy się do wszystkiego i wszystkich, przemawiając słowami samego Pisma Świętego. Uważajcie niebiosa na to, co powiem. Słów moich ust słuchajcie. Słuchajcie wszystkie ludy. Zakłońcie swe ucho wszyscy mieszkańcy ziemi. Zjednoczeni jednym wspólnym celem. W tej sytuacji słuchajcie wyspy, słuchajcie najdalsze ludzie. Wiele kotów ukrywa się. Od tego momentu, od tego dnia, Pius XI często osobiście korzystał z tej możliwości, jaką dawało mu Radio Watykańskie, aby zwracać się z przesłaniem Ewangelii do całego świata. A był to czas,
miał dla Europy i świata niezwykle trudny. Czas rosnących sił brutalnych totalitaryzmu, czerwonego bolszewickiego Lenina i Stalina w Związku Sowieckim, czarnego faszystowskiego Mussoliniego w Italii i brunatnego nazistowskiego Hitlera w Niemczech. Wszystkie one, zwłaszcza w przypadku bolszewizmu i nazizmu, szczególnie brutalnie walczyły z Bogiem, którego głosiło chrześcijaństwo, i z godnością osoby ludzkiej, która wynikała z prawdy o stworzeniu i odkupieniu. Zdecydowanie nie. Wielu członków narodów, że często zwierzęta są w swych korzeniach chrześcijańskich, dało się wtedy na wzór biblijnej Ewy uwieść ojców wszelkiego kłamstwa. W tym okresie. Dlaczego? A swym politycznym przywódcom oddawało cześć niemal boską. Rutyny domowej. W obliczu tych śmiertelnych zagrożeń dla chrześcijańskiej wiary. Czasami nam się wydaje, że całej zachodniej kultury. Radio stało się dla Piusa XI orędkiem głoszenia w porę i nie w porę prawdy Ewangelii. A to jest wtedy wielki orężem, który pozwalał mu przekraczać mury Watykanu. Kolejna rzecz taka, że zwraca się do wszystkich ludzi z przesłaniem, że jedynie Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata. Dzień Watykański, Osservatore Romano, papieżowi takich możliwości nie dało. Był przecież ograniczony do terenu najmniejszego państwa świata i wydawany w niewielkiej ilości egzemplarzy. Ponadto, jak przetrwać Sylwestra? Był często po prostu złośliwie niedostrzegany i przemilczany przez wielkich tego świata. Nasza audycja jest na trzy zwłaszcza wtedy, gdy otwarcie krytykował wszystko to, co złego działo się w Italii, tak w Europie, możemy czy na innych kontynentach. W zależności od tego, czy tymczasem Radio Watykańskie takim skrępowaniom nie podlegało. Jak zauważono we wpływowym wówczas New York Herald, niewiele wydarzeń w historii świata może równać się z głębokim wpływem wywieranym przez głowę świętej Stolicy Apostolskiej, zwracający się bezpośrednio do ludzi na całej ziemi. Żaden wcześniejszy papież nie mógł przewidzieć podobnych możliwości. W jaki sposób, albo jest to cud, jakie preparaty, techniki, albo gdzie się zgłosić, a zarazem także wspomóc cud się tymi preparatami. Przede wszystkim nie powinniśmy robić tego na własną rękę. To znaczy, jeżeli wiemy, że nasze zwierzę źle znosi okres fajerwerkowy, musimy pamiętać o tym, że otwarcie Radia Watykańskiego okres fajerwerkowy, tutaj też się trzeba zastanowić, 1991. Ale był to dla naszej ojczyzny weterynarii. Czas wielkich oczekiwań, wyrzeczeń i nadziei, ale także zupełnie nieoczekiwanych nowych ideowych zmagań. Wykowała się przyszłość Polski i to nie tylko pod względem ekonomicznym, ale przede wszystkim pod względem duchowym. Wprawdzie dwa lata wcześniej, w 1989 roku, upadł w naszym kraju reżim komunistyczny, ale które zawierają niektórzy jego dalni przedstawiciele w połączeniu z nowymi sojusznikami za jedyny cel życia społecznego zaczęli stawiać osiągnięcie wygody i materialnego dobrobytu. I tylko tyle. Na 2-3 tygodnie. A gdy chodzi o struktury państwowe, z ogromną nachalnością, mając w ręce niemal wszystkie media, głosić ideę demokracji pozbawionej wszelkich trwałych wartości. Swym niepokojem wynikającym z takiego kierunku przemian w Polsce Ojciec Święty Jan Paweł II dał wyraz opublikowany w dniu 1 maja 1991 roku w tej sytuacji zazwyczaj wypisuje leki
podstawowe źródło na receptę nowych niebezpieczeństw już w widział papież zalecam, leki, no jeszcze nieliczne, dlatego ale pisał, weterynaryjne do podawania. Jeżeli zapytam, skąd bierze się ta błędna koncepcja natury osoby i w cudzysłowie podmiotowości społeczeństwa, nie czekajmy, aż musimy odpowiedzieć, tuż przed północą, tylko że mamy pierwszym jej źródłem jest zabezpieczyć ateizm. Naszą apteczkę. Musimy pamiętać o tym, odpowiadając na wezwanie Boga zawarte w samym istnieniu rzeczy. Czasami jest tak, że na człowiek uświadamia sobie swą transcendentną godność. Cały następny każdy człowiek bądź też winien sam dać tę odpowiedź, która jest szczytem jego człowieczeństwa. Może po prostu i żaden mechanizm społeczny czy kolektywny podmiot nie może go w tym czasie. Pokazy fajerwerków to dobry pomysł. Negacja Boga zdecydowanie nie odradza. Pozbawia osobę jej fundamentu. Coś, co, a w konsekwencji jeżeli się zastanowimy, prowadzi nawet do takiego ukształtowania porządku to, społecznego, no, w którym ignorowana logice, jest to znaczy, zwierzę, godność o tym, że i odpowiedzialność ma osoby. Wrażliwszy słuch niż człowiek, a dla ludzi głośny pokaz fajerwerków jest już za głośny i komentowany, to stał się ten fragment z encykliki, w którym papież odniósł się do tego, czym powinna być zdrowa demokracja. Bólu, to po prostu odbiera te w numerze 46 ból fizyczny, a nie, fizyczny ból, Centesimus Annus Jan Paweł II pisał, w związku z tym, jeżeli coś boli, autentyczna to znaczy, demokracja trzeba uciekać, tak. Możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Dziękuję Państwu za uwagę i gorąco zachęcam. Wymaga ona spełnienia koniecznych warunków, wykorzystajmy ten czas, jakich wymaga promocja były dla nas, zarówno poszczególnych osób, radości. Przez wychowanie i formację w duchu prawdziwych ideałów, jak i podmiotowości społeczeństwa, przez stworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności. Na granicy z Ukrainą z powodu modernizacji bazy danych ukraińskich systemów informatycznych, że filozofią i podstawą odpowiadającą demokratycznym formom politycznych z Ukrainą, są agnostycyzm i sceptyczny relatywizm. Ci zaś, którzy żyją przekonanie, że znają prawdę, zdecydowanie za nią idą, nie są z demokratycznego punktu widzenia godni zaufania, nie godzą się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej równowagi politycznej. W związku z tym należy zauważyć, że w sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i latająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Domagał się od firmy budujących łącznik z autostradą 39 milionów złotych. Jan Paweł II przybył po raz czwarty do Polski. Co zdaniem prezydenta Romana Szypieli, od 1 do 9 czerwca 1991 roku został wytyczony jakby milowymi słupami rozważeniami na temat dekalogu. W ten sposób papież chciał przypomnieć Polsce najbardziej głębokie fundamenty, na którym powinna ona budować swój byt narodowy, w sprawie zmowy przetargowej, które nie chciały dobrowolnie poddać się karze. Są wśród nich byli tarnowscy urzędnicy, w tym dyrektor zarządu istotę dróg papieskiego oraz przesłania związanego z poszczególnymi przykazaniami dekalogu, Brazylia przypomując Końce, kilka fundamentalnych zdań, jakie wtedy wypowiedział na finałowy mecz Pucharu Ameryki Południowej. Koszalin, śmierć poniosło 71 osób, 51 nie osób to zawodnicy bogów, i pracownicy klubu piłkarskiego.
pogrzebie uczestniczy prezydent FIFA Gianni Infantino. Tylko w mocy tego pierwszego przekazania można myśleć o prawdziwym humanizmie. Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. W delegacji państwowej przewodził prezydent Brazylii Rzeszów, Michel Temer. 2 czerwca nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na darendo. Zasiądą mieszkańcy miasta z zabitymi w katastrofie. Zatem, będą żegnać się. Jeśli jesteś chrześcijaninem, stadion może pomieścić 19 niech to nie będzie wzywanie osób, imienia Pańskiego na darendo. Prawdopodobnie 5 razy tyle. Bądź chrześcijaninem naprawdę. Ekrany, na których nie tylko z nas. Uroczystość. Nie bądź chrześcijaninem prawie wszyscy zawodnicy klubu. Chęć grania w kolorach Chapecoense wyrazili m.in. Ronaldinho i Kaká. Z Barcelony, Wiatowskiego Radia, Ewa Wysocka. Papież postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego się przyzwyczajamy i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. O edukacji, o dobrych przykładach edukacyjnych. Trzeci czerwca. Dobrego i czy można czci te ojca dobre wzory przeszczepić na przykład w Polsce. Dziś chcemy spojrzeć na duński rynek pracy wielkie, i zastanowić dramatyczne się, wołanie papieża. Dobrego i zapytać, czy możemy to jest moja matka, przeszczepić na nasz, ta ziemia. Rodzimy, to jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. Elastycznego bezpieczeństwa. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, braki rozwodów i aborcji pojmowanych jako prawa wolności. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie kost, nie boleć. Który zawiera konkretne Was rozwiązania, powinny boleć. Się od wielu lat sprawdzają i na które bardzo, radą bardzo porządliwie spoglądają zarówno władze poszczególnych państw europejskich, jak i sama Unia Europejska. Papież. Jest to model, który zakłada do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym rynku stuleciu. Pracy, które objawia się w wielu dołącza się elementach, teraz powiem. Inny jeszcze wielki cmentarz. I cmentarz hojny nienarodzony. System społeczny i system socjalny. Cmentarz bezbronnych, to jak wygląda których twarzy nie poznała rynek nawet własna matka, ale godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim się jeszcze narodzą. Ogranicza się jedynie do elastycznych form zatrudnienia, a przecież już miały życie, kojarzą się nam już były poszęte, już rozwijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. Na tych stanowiskach w Danii. Albo z niską postawą etatową, na przykład 4 czerwca. Dorabianiem gdzieś tam na pustce i dawaniem do szuflady, bo do takich modelów też się musimy przyzwyczajać, jesteśmy przyzwyczajeni. Ta elastyczność nie czy polega potrafimy na sobie uświadomić, no właśnie, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie. I czy staramy się tego Boga, tego Bożego zaufania nie zawieść? Że możliwość zmiany stanowiska czy pamiętamy pracy, o tym, że każdy człowiek jest osobą która u nas i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, wąskim, który z porządliwością pracy. Można oglądać lub którego się po prostu używa. Białystok, nie wiążą się z gorszymi warunkami stanowiska wielu osób, w tym przypadku należy też zwrócić uwagę na kobiety, które obyśmy tylko w swoich dążeniach do ukształtowania nowej gospodarki, nowych układów ekonomicznych nie próbowali iść drogami na skróty z pominięciem drogowskazów moralnych. Na przykład telepraca to możliwość Olsztyn 6 czerwca pokazują, że nie ów fałszywego świadectwa. Jeżeli korzystają z tego typu form zatrudnienia, to w zdecydowanej w odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Osoby kierują się koniecznością niewiele daje wolność mówienia w takiej formule. Jeżeli słowo wypowiadane nie jest wolne, lecz jeśli jest pędzane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych. Nie będąc ekspertem, patrząc z boku na ten problem, Włocławek, można powiedzieć, że płacą wystarczająco nie pożądaj za to, żeby żony bliźniego swego. Pracowali dwa razy w tygodniu, papież. To mogą sobie
na tę elastyczność pozwolić. U nas tak nie jest, bo jeden z naszych rodaków chciał pewnie pracować w weekendy, pożądania i użycia, która ponosi, panoszy się wśród nas poświęcić się rodzinie, i nadaje sobie nazwę europejskości. Tak, panoszy się wśród nas, czyli, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. I zupełnie inna skala wynagrodzeń. Czy jest to cywilizacja, czy raczej antycywilizacja? Tak, wielu ryzyk socjalnych, kultura, które czy raczej Polacy, antykultura, wykonujący pracę w oparciu o te rodzaje umów. To również elastyczne formy zatrudnienia w Danii nie wiąże się z niższym wynagrodzeniem. W Polsce niestety mamy taki obraz, że Płock, 7 czerwca. Raz, że wiążą się nie pożądaj żadnej rzeczy twego bliźniego. Utraty, te osoby nie mogą liczyć na żadne wsparcie socjalne. Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość. Zupełnie inne podejście. Uczciwość, która jest wyrazem ładu serca. Korzystając z uczciwość w słowie mają i w czynie. Że nawet jeżeli uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich. W zakładzie pracy. I w ministerstwie, w przemyśle i handlu. W okresie, w którym będą poza rynkiem pracy. Uczciwość. Polscy osoby, po prostu uczciwość w całym życiu. Elastycznych form zatrudnienia. Ona jest źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego niestety nie mogą liczyć na ten tutaj bufor Warszawa, bezpieczeństwa, tak, który stoi w sytuacji, czerwca. Jeżeli coś się z tymi umowami szczególnie osobiste i wzruszające wyznanie Jana Pawła II, przywołujące przykazanie miłości Boga pani mówi, i bliźniego. Ci, którzy pracują w oparciu o umowę o pracę, drodzy umowę bracia o dzieło, i siostry, naszymi kategoriami ja umowę, jestem jednym z was. Kontrakt za każdym stoi. Byłem stale każdy może na różnych etapach i jestem i na teraz. Na ten luksus szukania pracy podobnej. Ja kocham mój naród. Tak, wygląda. Nie były mi obojętne jego cierpienia, ograniczenia suwerenności i ucisk. A teraz nie jest mi obojętna ta nowa próba wolności. Z tego to wynika, z tego przekonania, że właśnie w tej sytuacji pozostawania bez pracy mamy to wsparcie państwa. Odpowiedzi musi być wiele. Rynek jest na każda tyle dostosowana do osoby, środowiska, że bardzo szybko sytuacji. Te osoby wracają na ten równocześnie rynek. Więc odpowiedź i to jest jedna. Nie różnicuje w zakresie tego, czy jest to jest tradycyjne zatrudnienie, przykazanie czy to jest standardowe. Miłości. Także to ewangeliczne, jest ten wielkie też przykazanie, poprzez które człowiek umowy odnajduje siebie jako osoba, czy też umowy o jako pracy, uczestnik, ta elastyczność to uczestnik nie jest tylko wspólnoty, liczba umów, jako czy syn, czy córka narodu. Jeden, ta elastyczność to także stosunkowo niskie zabezpieczenie pracowników etatowych. Drodzy bracia i jeżeli siostry, porównywalibyśmy to z ja Polakami, to tam was, umowy o pracę, takie standardowe, stale to są na różnych dużo etapach. Niższą pewność utrzymania teraz. Zatrudnienia. Z czym to się wiąże? Zaledwie to wszystko, że pracownicy Jan częściej zmieniają pracę. Około 30% wyjechał z naszego kraju. To jest mobilność w mediach głównego nurtu na tle doszła Europy, do głosu ale to krytyka jego z tego programu że, duchowego odrodzenia Polski. Rozwiązanie, które nie uszanowano papieskich tak, pracowników. To jest pewne narzędzie, w jakiejś mierze nimi zgarcono. Stwierdzano, tak, że papież był dobry na czas walki z komunizmem, że wejdę w słowo, ale teraz to już nie ma prawa zabierać głosu w sprawach publicznych. A przede wszystkim nie, dokładnie tak, nie zna się na demokracji już nie pracuje, i na wolności. I to nie za 3 miesiące, tylko jeszcze szybciej, prawda, bo te odprawy kto miał wprowadzenia go też jest wtedy krótszy, też dokładnie, jest mniejszy. Dokładnie tak, jak najbardziej ta elastyczność rynku pracy to jest jedno z narzędzi oddziaływania na gospodarkę. Nam to się możemy spodobać. Z pewnością. Mamy zupełnie inne przeświadczenie i kto mógł skutecznie pracy tłumaczyć i na co dzień przybliżać temat, polskiemu społeczeństwu prawdę zawartą w jego nauczaniu. Kultura pracy i kultura katolickie środki społecznego przekazu były wtedy dość słabe, a przy tym rozproszone. Brakowało też niezbędnego kapitału, aby zbudować trwałe i społecznie znaczące ośrodki medialne. W jakiejś mierze ta sytuacja przypominała tę, w jakiej znalazł się na początku swojego pontyfikatu Pius XI, mając do dyspozycji jedynie rozserwatore Romana. Do pracowników, którym daje się dużą dozę możliwości działania na tym rynku. Dla Kościoła katolickiego w Polsce rozmawiając teraz
Cały czas pojawił mówimy, się perspektywę pracownika, kiedy mogę zmienić jeszcze pracę, prawie czy nikomu tyle, prawda, czy za mną stoi ten bufor bezpieczeństwa, o którym pani mówi, ojciec, czy te narzędzia, ten system, ten schemat możemy przeszczepić do Polski. Znów, z tej samej perspektywy, ale z drugiej strony, gdybyśmy patrzyli z perspektywy pracodawcy w Danii, to przecież może ciągnąć też taki pracodawca żyć, bo pracownik musi może zwolnić sam. Nie miał pieniędzy. 30% w roku zmienia pracę. Ale wiedział, że jeśli na trudne sprawy konstrukcji, patrzy się z pełnym zaufaniem pokładanym w Panu Bogu, to rzeczy niemożliwe pokazują się w pełni możliwe. Konkurencji, jak to wygląda z perspektywy pracodawcy właśnie. No właśnie duńscy pracodawcy nie patrzą na wysoką tą mobilność i stosunkowo często odchodzenie z miejsc pracy. Przez miał jasną obawy, koncepcję radia, które należało wówczas stworzyć, dlatego, że po pierwsze, które on wówczas właśnie w 1991 roku chciał powołać do istnienia. Bardzo często tam pracownicy radio u jednego Maria pracodawcy pełnią funkcje na różnych stanowiskach. To oznacza, że w przypadku odejścia danej części prawdopodobnie są inni pracownicy, którzy posiadają kompetencje porównywalne z radio inne od tego, odchodzą, które zobaczył. Ta elastyczność i wysoka mobilność, jak to wyznał w jednym z niedawnych wywiadów, widoczne w tym, że jeżeli brakowało mi tam odchodzą, spraw społecznych i w sposób łatwy, tymczasem jego zdaniem także taki stały katolickie radio nie musi nieustannie powtarzać Bóg. Ono musi pomagać w życiu według wartości, do pewnego jaki niesie Ewangelia. Danej umiejętności, kompetencji to musi być bezpośrednie odniesienie do życia. No, bardzo prosto, jasno, bez zagmatwania, jakie dzisiaj jest w świecie. Długoterminowym, ale z drugiej strony ta elastyczność, Radio Maria taki jest. Już bliskie zwykłym ludziom i znów ten stereotyp, który myśli tak. Rozwój to jest drobinka do góry. Zaczynam od asystenta, pomocnika, pożarnikarzy. Muszę swoje zrobić, swoje czasowe zapłacić. Więc ten czas jest potrzebny, aby na pytanie zarzut postawiony w tym wywiadzie pani mówi, o politykę kolega w tym radiu. No to widzi pan, to jest ojciec dyrektor odpowiedział krótko. Podejścia, co to jest polityka? I pewnej kultury pracy i kultury troska o dobro wspólne. W Danii pracownik to osoba, która na której się stawia w różnych obszarach swojego rozwoju zawodowego i który się wspiera w tym rozwoju na, zarówno to na jest nasze etapie, życie. Jak i w różnych zadaniach. Nie możemy stać obok i udawać, że to nas nie dotyczy. Nie jest Ewangelia musi przenikać wszystkie sfery życia pracowników, którzy się dotychczas tym zajmowali. To jest pewne zupełnie inne myślenie o tym, że my jesteśmy tylko jednym z trybików, którego działanie Radio Maria umożliwa po pierwsze jest zatem wszystko, co życie stanowi. My jesteśmy tylko jedną częścią, nie wspólna modlitwa o różnych porach dnia, na którym opiera się rzetelne informacje o wydarzeniach świata, danego przedsiębiorstwa, katechezy i konferencje, dyskusje na ważne dla Kościoła, narodu i państwa tematy. Tak, okay. Rozmowy nie dokończone. Pan mówi o tym zastępowaniu, w sensie taki sposób zastępstw, które u nas się tak, jeżeli ktoś odchodzi, no tak, ale to jest sposób zarządzania, jest absolutnie nie jest w ten sposób radio stało się przekazicielem tego nauczania, struktury takich, które zostawił nam Jan Paweł II Wielki. Myślenie jest to sposób zarządzania ogółem, tak? Widoczny zarówno w sektorze prywatnym, ale teraz gdybyśmy chcieli widoczny również w sektorze publicznym, dać syntezę tak? treści, które nieprzerwanie od 25 już lat płyną z Torunia do Polski i wszędzie tam, starają się wprowadzać, dokąd dociera głos Radia Maria, jednak, to na pewno znajdziemy w nim rozwinięcie tego przesłania, które w związku z dekalogiem przedstawił nam i przekazał jako jedno wielkie zobowiązanie na święty rodak. Praktykami, jedni chcieli od czasu, żeby pracownikom wypoczywali, to już nie jest taki model duński czy polski, tylko amerykański, na przykład, bo firma jest amerykańska. Radio, mówi sami Radio pan, Maria, pan sama wspomina, że stało się też głosem tych wszystkich Polaków, na inne sektory, których rodzący się od 1989 roku społeczeństwo człowiek, wiem, liberalne chciało wykluczyć i zmusić do milczenia. Stąd ojciec Tadeusz nie lubi sformułowania środki masowego przekazu. Sam jest bardziej jak wyznał za swój rozwój we wspomnianym wywiadzie,
Tak, rozmawiając to brzmi jak pasz transmisji. W jedną stronę. Rynek pracy ktoś ciągle do kogoś mówi. Sektora największych przedsiębiorstw czy korporacji. Chciałem, żeby Radio Maryja było wzajemną komunikacją. Jest to sposób dlatego zarządzania i kreowania polityki i zatrudnieniowej, i polityki zarządzania już kadrą posiadaną, który jest widoczny. Dlatego wolę mówić o środkach społecznego komunikowania. Radio Maryja czy też jest rodziną prywatnych czy publicznych. W tym zakresie odróżnicy, oczywiście sposób wykonywania i prowadzenia tej działalności jest uwarunkowane przedsiębiorstwa, tak? Bo powtarza, inaczej wygląda dzielenie się, czy zarządzanie przedsiębiorstwem, gdzie mamy, które jest zgodne z 5 osób, a inaczej wygląda sytuacja, kiedy przedsiębiorstwo zatrudnia kilka tysięcy czy nieustępliwości osób, ale pewien sposób myślenia i rozszerzając środki do dodania do wysp, ludów i narodów, to są regulacje, do których w 1931 roku inaugurując działalność Radia Watykańskiego zwracał się papież Pius XI. Dzisiaj obok Radia Maryja istnieje telewizja Trwam, jest wydawana gazeta Nasz Dziennik, działa Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. W maju tego roku zostało uroczyście poświęcone sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w ogóle świętego Jana Pawła II. Tradycja takiego etosu pracy, takiego indywidualizmu, dążenia do rozwoju jest trochę widoczna w tym, jak podchodzi się do polityki adaptacyjnej. W tym przypadku mówię o imigrantach. Świętując to, co 25-lecie Radia Maryja, wzrost liczby dziękujemy Panu Bogu za wszystkie wielkie dzieła, które zapoczątkował ojciec dyrektor. Zasobów do swojego rynku pracy. No i to skuteczność nie jest taka, jak oczekują. To osoby są w dużej mierze bezrobotne. Dziękujemy Tobie, Ojcze Tadeuszu, oraz wszystkim Twoim współpracownikom za miłość do Matki Najświętszej, dzięki której w tysiącach polskich dłoni codziennie z wielką czcią przesuwane są paciorki różańca. Myślenie o tym, jak zarządzać, tak jak kreować tę politykę o rynku pracy, ale w stosunku do swoich obywateli. Dziękujemy za miłość do Kościoła, która sprawia, że w tylu domach rozbrzmiewa codziennie katolicki głos. Wychodzą z założenia, że praca to nie jest obowiązek tylko związany z koniecznością pozyskania środków na życie. To jest pewien obowiązek obywatelski. Dziękujemy za miłość do ojczyzny, za tę miłość, która uczy nas wszystkich żarliwego patriotyzmu. Wywodzący się z kultury, nie ma takiego nastawienia osób, które przyjeżdżają do Danii, zwłaszcza dziękujemy z całego serca imigranci spoza Europy. To jest zupełnie inne podejście, dlatego też pierwsze trudno im się znaleźć na rynku pracy, a po drugie Duńczykom trudno jest zaadaptować pewne swoje narzędzia, czy też takie zmodyfikować, a to równocześnie oddziaływać tak, jak oczekują na to. Życzymy całemu zespołowi Radia Maryja, aby z tą samą jak dotychczas niezłomnością głosił prawdę o człowieku, ale chyba cały czas którego pragnie uwieść zły duch. Etos, pewien, pewną moralność również pracy i mentalność, chyba na tym powinniśmy się skupić. Prawda? Prawdę o świętych państw, począwszy od Przynajświętszej Dziewicy, która była pełna łaski, aż po świętego Jana Pawła II Wielkiego, który był totus tuus cały jej, a przez to cały jej boskiego syna. Albo mniej lub bardziej się boi. Czy Polak by się mógł tam odnaleźć? Statystyczny Polak, który w razie instrumentalności by sobie poradził, czy Duńczycy potrafiliby go zaadaptować? Aby głosił prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. O Chrystusie, Królu Wszechświata, którego niedawno, dwa tygodnie temu, 19 listopada, proszę Państwa, 25-lecie Radia Maryja. W 1050-lecia Chrztu Polski i w roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. U nas wszystko, jak to w Warszawie, mydło i powidło, że to nawet Radio Tok FM nie ma co się tu dziwić. Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej uznał za swego króla
które zapada swych serc i sumień za władcę tego wszystkiego, co Polskę stanowi. No, zgadzanie z rynkiem pracy, bo nic nie byłoby dla niego odpowiedź. Tak? W Polsce osoba, która często zmienia pracę, jest to pewien element stały, co więcej, jest to jakiś dowód świadczący o zaradności tej osoby, tak? To wiąże się, że w tym aspekcie tego, jak prowadzić swoją karierę zawodową, jak znaleźć na tym rynku pracy, to też dużo jest elementów różnicujących, których Polakowi w ciągu trudno byłoby odnaleźć. Każdego dnia, krocząc za Jezusem Chrystusem, na tym rynku podejmowali pełne ufnej radości, alleluja i do przodu. Przybywające do Danii są korzystają z tego systemu. Zapewnia bezpieczeństwo i pozwala ryzykować tak pracodawcy i pracownikom, pozwala trochę wypłynąć na szersze wody, zmienić stanowisko, nawet odpocząć z domu, mając to poczucie, że będziemy mieli środki na przeżycie przez tam 2-3, a nawet 4 lata, tak, z tego co wiemy. I później to znaleźć się na zupełnie innych płaszczyznach na rynku pracy. Tak, założenie tego socjalu, tego systemu społecznego, nie jest na pewno zastępowanie aktywności na rynku pracy. Jest to pewne rekompensowanie utraconych dochodów podczas nieposiadania pracy. Ale trzeba tylko zachęcać, żeby oni coś robili wtedy? Nie, właśnie o to chodzi. Nie trzeba. Oczywiście bezrobocie w ostatnich latach również w Danii jest widoczny wzrost, co oczywiście teraz nie mamy przestrzeni na analizowanie czynników zmiany tej sytuacji, ale absolutnie siostry, bracia, jest powrót do tego etapu. Wyznajmy teraz naszą wiarę w Boga, w Trójcy Święty Jedynego i w założony przez Niego Święty Katolicki i Apostolski Kościół. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Poprzez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wszechmogącemu Bogu, przez orędownictwo Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji oraz świętego Jana Pawła II, przedstawmy teraz nasze prośby i błagania. Pytaj o gripowite w swojej aptece. W Multimulti sam decydujesz, jak grasz, ile liczb typujesz i jaką stawkę wybierasz. A grając z plusem zwiększasz szanse i wysokość wygranej. Dwa razy dziennie możesz... Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, multi trafienia, że jest w Polsce takie radio, w punktach lotto, że się nazywa które Radio Maryja. Takie radio, które chcieli zlikwidować. Módlmy się za Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka, za arcybiskupów, biskupów i kapłanów sprawujących z nami Eucharystię pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Módlmy się za wszystkie osoby konsekrowane, za redemptorystów,
Za ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Dziadowska piosenka to już przestań, już dawno, dawno nieaktualna. 20-30 lat takie te cinkciowe grają. Podobni jesteście do ewangelicznego siewcy. Módlmy się za wszystkie instytucje Kościoła katolickiego, świata chrześcijańskiego, innych religii oraz ludzi dobrej woli, którzy walczą o pokój i godność człowieka jako dziecka Bożego. Polecajmy władzę świecką. Módlmy się za prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, za parlament, za rząd, za sądownictwo, za administrację publiczną i wszystkie instytucje pożytku publicznego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Macie wiele do zrobienia w Polsce, wiele do zrobienia przez modlitwę codzienną, przez gruntowanie, pogłębianie wiary, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na młodzież. Módlmy się za Radio Maryja i wszystkich w nim i dla niego posługujących przez 25 lat jego istnienia, za żywych i zmarłych, za całą naszą radiową rodzinę, za biura i koła, za ofiarodawców i słuchaczy, o wytrwałość dla przyjaciół, a dla wrogów o przemianę serc. Módlmy się za sanktuarium, jego budowniczych i pielgrzymów, za telewizję Trwam, za Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, za nasz dziennik i Fundację Lux Veritatis oraz Nasza Przyszłość, o dalszy rozwój toruńskiej geotermii oraz o dobre natchnienia dla kolejnych dzieł nowej ewangelizacji, które powstaną przy Radiu Maryja. Ciebie prosimy. Cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości. Módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków w ojczyźnie i poza jej granicami, za dzieci i młodzież, za małżeństwa i rodziny, za chorych, samotnych i opuszczonych. Polecajmy tych, którzy próbują, pracują dla wspólnego dobra. Ciebie prosimy. Zadaniem Radia Maryja jest ewangelizacja. To znaczy rozprzestrzenianie Bożego orędzia zbawienia, głoszenie dobrej nowiny i dzielenie się nią z każdym człowiekiem dobrej woli. Módlmy się o pokój i bezpieczeństwo dla naszej ojczyzny oraz integralny i dynamiczny rozwój Polski. Polecajmy świat pracy i nauki, kultury i biznesu. Módlmy się za nauczycieli i dziennikarzy, za służbę zdrowia i służby mundurowe, za przedsiębiorców i rolników, za ludzi morza i górników. Polecajmy ofiary katastrofy w kopalni KGHM Rudna w Polkowicach oraz ich rodziny i wszystkich tych, którzy nagle zginęli na morzu i na lądzie, w powietrzu i pod ziemią. Ciebie prosimy. Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, za będących z nami we wspólnocie eucharystycznej poprzez radio, telewizję oraz internet, za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy.
Miłosierdziu Bożemu polecajmy wszystkich wiernych zmarłych, świętej pamięci ofiarodawców i słuchaczy Radia Maryja, a szczególnie ojca Jana Mikruta. Ciebie prosimy. Boże, który ożywiasz naszą wiarę i umacniasz miłość, prosimy mocą nadziei, którą pokładamy w Tobie, wysłuchaj nas. Przez Chrystusa, naszego Pana i Króla. Amen. Rozpoczyna się procesja z darami do ołtarza. Ofiarujemy oczywiście i dziękujemy Bogu za dar Radia Maryja. To dar Boży dla nas, ale i wzajemność nasza dla Boga. Jako pierwsi podchodzą pracownicy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Pan prezydent ofiaruje kielich mszalny z pateną. Kolejny dar przynoszą przedstawiciele. Dar od pani prezes Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Z kolejnymi darami podchodzą przedstawiciele Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiciele pana wojewody kujawsko-pomorskiego z darem serca, dar serca pana prezydenta miasta Torunia, dar Poczty Polskiej,